W dzisiejszym serwisie sporo miejsca poświęcamy wydarzeniom sportowym, jednak rozpoczynamy od smutnej wiadomości. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Zbigniew Pietrzykowski, legenda polskiego pięściarstwa, wybitny olimpijczyk i bielszczanin. Spektaklem Sen nocy letniej Teatr Lalek Banialuka otworzył w miniony czwartek 26. edycję Bielskiego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. Wracamy do sportu. Ponad 1200 biegaczy wystartowało w dorocznym, już 22. biegu Fiata. W hali widowiskowo-sportowej pod Dębowcem rozegrano dwudniowy turniej o Puchar Europy Kadetów w judo. Szkoła podstawowa nr 37 imienia generała Mariusza Zaruskiego na Osiedlu Karpackim świętowała 25-lecie działalności. W dzisiejszym serwisie sporo miejsca poświęcamy wydarzeniom sportowym, jednak rozpoczynamy od smutnej wiadomości. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Zbigniew Pietrzykowski, legenda polskiego pięściarstwa, wybitny olimpijczyk i bielszczanin. Zbigniew Pietrzykowski urodził się w 1934 roku w Bestwince. Karierę bokserską rozpoczął idąc śladami starszego brata Wiktora. Jego talent szybko zauważył największy trener polskiej reprezentacji pięściarskiej, Felix Sztam. Jako 19-latek z BBTS Bielsko-Biała trafił do kadry, gdzie odniósł swój pierwszy wielki sukces, zdobywając brąz na Mistrzostwach Europy w Warszawie w 1953 roku. Trudno zliczyć trofea bielskiego mistrza. 11 tytułów indywidualnego mistrza Polski i 3 drużynowe to tylko arena krajowa. Ukoronowaniem wieloletniej kariery Zbigniewa Pietrzykowskiego były 4 tytuły mistrza Europy oraz 3 medale olimpijskie. Brązowe w Melbourne w 1956 roku i w Tokio w 1964 oraz srebrne w 1960 roku w Rzymie. Rzym pozostanie w pamięci wszystkich kibiców pięściarstwa. To tam w wielkim finale przegrał z Muhammadem Alim, najsławniejszym bokserem zawodowym w historii. Po zakończeniu kariery bokserskiej Zbigniew Pietrzykowski pracował jako trener. W latach 1993-97 był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej. W 1999 roku został wpisany do Księgi Zasłużonych dla Bielska-Białej. Zbigniew Pietrzykowski był już za życia legendą, uznany za najlepszego pięściarza stulecia, gentleman ringu, wielka postać, zasłużony, wpisany do Księgi Zasłużonych dla Bielska-Białej. Znakomita postać. Okazuje się, że można być bokserem, czyli to jest sport walki, a można być dżentelmenem, można być pod każdym względem etycznym, doskonałym i takim był na pewno Zbigniew Pietrzykowski, legenda światowego boksu, nie tylko bielskiego, światowego boksu amatorskiego. No, wielka strata. Ja osobiście też również przeżywam, bo miałem okazję bardzo dużo jego walk widzieć. Widziałem jako chyba jeden z nielicznych bielszczan na jego ostatnią walkę, zresztą również w lidze, którą stoczył. Mieliśmy okazję się spotykać, bo jako zasłużony dla Bielska-Białej był zapraszany na różne okazje, różne, bywał z małżonką na różnych imprezach, także mieliśmy bardzo, bardzo jakiś bliski kontakt, znakomity zresztą. No, dłuższego czasu chorował, wiedzieliśmy o tym, bo odwiedzaliśmy go, nasi ludzie, którzy odwiedzali go, to była już dłuższa choroba. No, ale oczywiście, mimo że się liczy każdy z tą śmiercią, jak przychodzi, to jest jakieś zaskoczenie, jest jakiś smutek. Pozostaje nam tylko pamięć o tym znakomitym człowieku, o tej legendzie amatorskiego boksu, myślę nie tylko polskiego, ale światowego również. Spektaklem Sen nocy letniej Teatr Lalek Banialuka otworzył w miniony czwartek 26. edycję Bielskiego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. Do Bielska-Białej na 4 festiwalowe dni przyjechały teatry z 12 krajów – Holandii, Portugalii, Włoch, Czech, Niemiec, Izraela, Rosji, Ukrainy, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Indonezji i oczywiście Polski. Przez ten czas miasto zamieniło się w prawdziwy aktorski raj, bowiem na 3 scenach zaprezentowano aż 24 spektakle. Otwarcia festiwalu uroczyście dokonał prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że tegoroczne festiwalowe prezentacje
Zostawił nam wszystkich wielu niezapomnianych doznań artystycznych oraz powodów do prawdziwych wzruszeń. Uczestnikom festiwalu ściągnanych scenizacji, a publiczności wrażeń, które będzie można na długo zachować w pamięci. 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej uważam za otwarty. I declare the 26th Festival of Puppetry are open. Wydarzeniom festiwalowym towarzyszyły warsztaty, spotkania, pokaz filmu oraz wystawy. W Galerii Bielskiej BWA do 15 czerwca można podziwiać lalki oraz elementy plastyczne stworzone do przedstawień Banialuki w ostatniej dekadzie. Wracamy do sportu. Ponad 1200 biegaczy wystartowało w dorocznym, już 22. biegu Fiata. Bieg tradycyjnie wystartował spod bramy głównej bielskiego Fiata przy ulicy Warszawskiej. Trasa jest niezmienna, 10 km za testem Pezla, bieg młodzieżowy na 3 km. Mamy grubo ponad 1000 zgłoszeń. W elicie są zawodnicy z Kenii, z Białorusi, z Polski. Oczywiście super elitą są kobiety, które mają odrębną klasyfikację Mistrzostw Polski Kobiet. Cała polska czołówka zameldowała się na starcie biegu Fiata, która będzie rywalizować o nagrody i medale Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Gościem specjalnym biegu Fiata była Jolanta Januchta, najlepsza polska biegaczka na 800 metrów. Jej rekord Polski z 1980 roku pozostaje aktualny do dziś. Pani Jolanta bieganie, oczywiście bardziej rekreacyjne, uprawia do dziś. Przetruchtać może bym jeszcze była w stanie, ale tylko przetruchtać. Już tak wyczynowo już tak nie biegam. Uważam, że poprzez bieganie to i kondycja fizyczna, i ogólna wytrzymałość, no i wskazany jest nawet dla osób mających kłopoty z sercem. Ruch. To jest najważniejsze. W tegorocznym biegu wystartowali zawodnicy Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Włoch, Austrii, USA, Kenii oraz Irlandii. Bieg główny został zdominowany przez reprezentantów Kenii, którzy zajęli pierwsze 3 miejsca. Zwycięzcą został Abel Kibet z czasem 29 minut 20 sekund. Najszybszą z kobiet była Iwona Lewandowska z wynikiem 33 minuty 22 sekundy, a w kategorii wózków wygrał Zbigniew Baran z rezultatem 18 minut 15 sekund. W hali widowiskowo-sportowej pod Dębowcem rozegrano dwudniowy turniej o Puchar Europy Kadetów w judo. Zawody mają dość długą historię, bo odbywały się po raz 20, a w bielskiej hali pod Dębowcem drugi raz z rzędu. Organizację całej imprezy Polski Związek Judo powierzył bielskiemu klubowi sportowemu Gwardia. To jest tradycyjny turniej Puchar Europy Kadetów, odbywający się po raz kolejny w Bielsku Białej, w tym gościnnym mieście na przepięknej hali. Z roku na rok mamy coraz większą liczbę uczestników. W tym roku rekordowa liczba państw 28, 511 uczestników. Także każdego roku przyjeżdża coraz więcej, coraz bardziej ten turniej się rozrasta, coraz bardziej zyskuje na randze. I myślę, że w prawidłowym kierunku idziemy, rozwijamy się. Także uczestnicy są zadowoleni z turnieju. Bardzo mi się podoba organizacja, gościnność tutaj Bielska Białej. Ta dobra, czy bardzo dobra nawet organizacja, którą chwalą wszyscy, spowodowała, że w przyszłym roku będziemy na tej hali gości tutaj zawodniczki. Mistrzostw Świata w karate. Mistrzostw Świata. Niedawno w Londynie przydzielono nam te jednogłośnie te mistrzostwa. Widać, że doceniają naszą organizację. No i walory tej hali. Wszyscy chwalą sobie tą halę. Bardzo dobry dojazd. Bardzo dobre położenie, no i sama funkcjonalność tej hali powoduje, że bardzo często przyjeżdżają tutaj, a ten Puchar Europy Kadetów to już jest na stałe, tak jak pan powiedział, no już tutaj jest kolejny raz. W turnieju wystartowało 511 zawodniczek i zawodników z 28 państw. Polacy wywieźli z niego 6 medali. W klasyfikacji krajowej wygrali Rosjanie z 8 medalami, w tym 4 złotymi, drugie miejsce zajęła Gruzja, trzecie Niemcy. Polacy uplasowali się na 8 miejscu. Szkoła podstawowa nr 37 imienia generała Mariusza Zaruskiego na osiedlu karpackim świętowała 25-lecie działalności.
Ta jedna z największych bielskich szkół budowana była w latach, gdy Bielsko-Biała rosło jak na drożdżach. Na początku lat 90. ubiegłego wieku uczyło się w niej 2,5 tysiąca uczniów. Dziś jest ich ponad 400. Przez ćwierć wieku zmieniło się więc wiele, ale szkoła dla lokalnej społeczności pozostaje swoistym centrum edukacji i kultury, a co najważniejsze, uczniowie mogą się pochwalić wspaniałymi osiągnięciami. Prezentowano je m.in. podczas specjalnej akademii z udziałem prezydenta miasta Jacka Krywulta. W tej chwili mamy już piękną halę sportową, bo przez długi okres czasu nasi uczniowie musieli ćwiczyć na korytarzu. Mamy, czym się szczycimy, mały basen i odbywa się u nas nauka pływania dla dzieci w klasach od 1 do 4. Poza tym dzieje się bardzo dużo, mamy bardzo dużo kółek artystycznych, kół zainteresowań. Dostaliśmy od Ministerstwa Edukacji Narodowej tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, a w tym roku braliśmy udział w akcji Szkoła w Ruchu.